Apelacy to piją? Kurczę, no bo ja... W Rosji też ludzie mogą mieć jedzenie. Tak. Ja czytam wszystkie komentarze. Ja też. A jeśli wojna, to pójdziesz? Może spróbujesz? Na pewno. Poważnie będziesz... Będziesz próbował? Sakra! Dagieł! Co? Co? Co Rosja robi z ludźmi? Hej moi drodzy, jesteście na kanale Paszyńska Polska i z nami dzisiaj jest Paweł Bogdanow. O kurczę, a już zaczynamy? Tak, już zaczęliśmy. Tak, dzisiaj będziemy degustować i właśnie, można tak powiedzieć, porównywać racje żywnościowe. Jak widzicie, to jest rosyjska, a to jest polska. I wygląda rosyjska na trochę tak... Piękniejsza, ale tak. Polska jest większa. Tak. Chcę powiedzieć, że moja koszulka... nie do czego. nie do czego, można tak powiedzieć, nie... Ale moja tak. Okej. Okej, no właśnie, bardzo jesteś podobny do tej tak, racji. Jest, kolorem, okej, okay, spoko. Także ja osobiście nie będę oceniać racje żywnościowe. Przez to, że na przykład mam napisane, że tylko Polska. Nie kibicuję tylko Polsce, będziemy oceniać normalnie, tak, po jakości, ilości no. I... Pies przychodził. I po smaku też, to jest bardzo ważne. Już po prostu czuję, że będzie coś fajnego, ciekawego. Coś zjeść chcesz, tak? No, miałeś śniadanie czy nie? Tak, miałem. Tak, miałem. Już nie pamiętam, bo od dawno to było, wczoraj jeszcze. Spoko. To ja wierzę, że jesteś głodny, także możemy no zacząć, nie? No dobrze, tak. To pierwszy ty, proszę. Zaczynamy. Tak. Kto wygra? No i właśnie, w ogóle będziemy mniej więcej oceniać rację po tym, oczywiście jakie tam są... O kurczę. O, ciekawe. Chlebce, no, pieczywo no. Chrupkie. Jakie tam są smaczne czy niesmaczne dania, czy oni są lekkie do przygotowania? I z kiełbasą? Naprawdę? To jedzą żołnierze? Tak, to szokuje, nie? I ciekawe, co będzie w rosyjskim, bo po prostu już nie mogę się doczekać. O, kurczę, patrz. Co, tam jest ci pudełko? Ale fajnie, zobaczcie. O. Ja ci powiem, że to jest ciekawie. Wszystko. Lubawa. Napój to jest. To jako yuppie. A Polacy to piją? Tak jest. Żeby mieć w starości ból w brzuchu. bardzo korzystne. Dobra rzecz. A jak ci w ogóle podoba się bardziej to opakowanie czy to? Bo to trochę łatwiej, bo tak można po prostu używać. I żołnierz może zjeł to i zwrócił to opakowanie i znów sprzedał go. No tak. Jak nowe. Może trochę zarabiać pieniędzy. No tak, no dobrze, sprawdzamy, co tu mamy. Dobra. O, ja widzę, że w polskim naprawdę ogromna ilość tego, tych takich pudeleczek, pojemniczków. Powidla jest. Okej, okay. Jak widzę, bo w ukraińskim było tak, kiedy sprawdziliśmy z Romanem, że ukraińska racja żywnościowa, ona się dzieliła śniadanie, obiad, kolację. To znaczy już żołnierze wiedzieli, co i kiedy zjeść. Na odwrót, polska i rosyjska, jak widzimy, to co chcesz. Nie ma wyboru. Tak, co chcesz po prostu. Jak to... w życiu. Tak. No w Rosji tak jest. No, tak. To jakiś prezent otwierać, naprawdę, bo tu jest nawet czekolada. Nie wiem, czy tam jest czekolada. Mamy czekoladę. Możemy porównać. Mamy takie czekolady. Armijski czekolad. Tak. Ciekawie. Wojskowy. Bardzo ciekawe. Ale a to jest nie jest duży. Takie bardzo... To nie jest wojskowy. To jakoś jak kobiecki taki... To jest czarny. To męski. Widzisz? To widać, że wiesz, no. Po koloru nie możesz im zabić swojego przeciwnika. A jak może poukładamy być. Tutaj? Możemy układać, ale teraz bo może... Po prostu ja mam pudełko, nie ma taki problem. Jeżeli... Widzicie? To dobrze, to może ocenimy z tobą z początku pudełko. Pudełko jest trochę wygodniejsze, to zostawimy tak. Może, nie wiem, trzy... Piąteczka. Piąteczka, okej, okay, dobrze. Zostawimy za opakowanie. Polska z opakowaniem tak bardzo źle zrobiła. Tak można wszystko po prostu stracić z tego jedzenia, no. Jeżeli coś się zdarzyło. To jest dobra rzecz. Nie wiem, czy, jeżeli nie ma tego w rosyjskim, no to jest wielki problem. To jest dobra rzecz.
bo bez tego prawda? Będziesz jadł wszystko na zimno. A kto je chce jeść na zimno? Zestaw do gotowania? No. O, sprawdź, kurczę, czy ty masz. Nie ma takiego. Co to jest? Kurczę jest? Jakiś lek? Tak. Poważnie? Tak. A okej, okay, to jest płyn, to znaczy płyn, nie płyn, a tabletki, które mogą zrobić płyn dezynfekujący. Rozumiesz? O. Rzucasz do wody. Nowiczek? Chyba, no. I masz taki płyn dezynfekujący. Bardzo wygodna rzecz. Ja nie, nawet nigdy o takim... Tak, my mamy chusteczki. Aha, a tu też są. Tylko jedyne, że oni są zapakowane razem z łyżeczkami i widelcami. Tak? Ja mam bardzo dobrą rzecz. Ale... Tutaj mamy cały zestaw w Polsce. Tak. A tu? A w Rosji mamy zestaw, bez którego w Polsce to nie działa. Tak. Tak, można to użyć. A może tam jest, wiesz? My nie wiemy. No, nie tak, to, jest. Ale... To są te tabletki, takie można powiedzieć, do podróżowania. Tak. Ja tak naprawdę zostawię tą teczkę w Polsce, dlatego że no, ja nie wiem, jak to zrobić bez takiego specjalnego zestawu. Czy wiesz? A ile razy można to zrobić? Chyba to jest wielokrotnie. Tutaj trzy razy można, trzy tabletki. A, no patrz, to jest. To wszystko jest tabletki, także o. Wiele razy można zrobić. No dobra. Polska tutaj piąteczka, wygrała, piąteczka, tak. Bo rosyjskie żołnierze mają tylko trzy razy do podgrzewania. Ale wiesz, chyba oni mają też tylko trzy danie do podgrzewania, nie? No tak, to ma sens. Tak. A polskie dlaczego? Bo raz, dwa, trzy, cztery. A, no dobra. A może i na przyszłość też. A może by chciał ale może być gdzieś potrzyma rosyjskie jeszcze danie i też potrzebuje do niego. To dobra. Co na śniadanie wybieramy? Co ty tam masz? Nie wiem dlaczego i mam takie pytanko co? Do rosyjskich żołnierzy, dlaczego tak dużo cukierków? To jest chyba nie cukierki, nie cukierki, to jest pieczywa. A, pieczywa. Pieczywa, ale nie jest słodki chyba, nie? Czy jest słodki? Bo to nie jest słodki. Taka ilość tego pieczywa. Chyba to, tak, słony. Słony? No właśnie, no dla jedzenia, nie? Żeby nie tylko na obiad. Ale to, to lepiej, bo tutaj chleb, nie pamiętam. Jak to jest pieczywo chrupkie, można tak powiedzieć. Mamy chlebcy, nie, też można tak powiedzieć. Ale ja ich nie bardzo lubię. Ale teraz spróbujesz, jakie oni są na smak i te i... Dobra. Dobrze, to zaczniemy, nie? Tak. Ja otwieram polskie pieczywo. A, to jako krekiery. No tylko spróbuj ich zjeść z początku. Dobra. Mam nadzieję, że masz dobre zęby. Nie za bardzo no, podoba mi się. Też. A może ja nie będę jadł tam? Spróbuj polskie. A ja spróbuj twoje. Nie, wiem. Kiedy zjesz to, to chcesz kogoś zabić. I wtedy na jesteś pewno. Agresywny taki bardziej, nie? Bardzo. Au. A, spoko. Nie. To z pierwszego względu to źle. Mhm. Ale kiedy dalej, jeszcze zaczynamy teraz ćwiczenie polskiego, kiedy coś zjesz. No właśnie, to jest najlepszy wyjście. Mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie, że teraz mnie nie działa buzia. Ale no, nie wiem, podoba mi się. Ocyń ten. No ja dobra, sprawdź. Żeby mieliśmy, wiesz, takie... O, wiesz, no... No to jeszcze wydaje mi się nie jest tak... Kurczę, no bo jest... No właśnie w Polsce chyba jest on bardzo. Wszystko jest okej. Okay. Będziemy może płacić stomatologu. Może to bardzo drogi stomatolog mm-hmm. tutaj. Mm-hmm. Zrobiłem sobie zęby. Zrobiłem cały rok. Ale może być to używać z jakąś herbatką? Do kopienia ziemi? No, tak, nie? Napiszcie w komentarzu, naprawdę, jak to można jeść? Nie, rosyjskie jeszcze można, tak. Ale polskie... Ja w ogóle nie. Rosyjskie lepiej. To może trzy. Tak. Rosyjskie, no i polski też nie jest zły, tak? Może zostawimy... Ale to ciężko. Jeden. No, trudno, niestety. No jeden, no zostawimy. No dobrze, dobra. Że... Zmieniamy to wszystko. Tak, i teraz u nas... jak zawsze w Rosji. Za opakowanie wygrała Rosja, tak. Bo to bardzo wygodnie. Wygodnie. Tutaj można nie stawić po prostu, a po tak. prostu to lepiej niż tak. to. To mhm. gorsze. Jedynka do Rosji. Tak. Później. Tak. To zrobili, no krzywdę, naprawdę tak. to, no,
kurczę, niewygodne. Masakra. Tak. Nie, jedynka do Polski. Tutaj jedynka do Polski i stało 1-1. Mhm. Tak. I teraz pieczywa jedynka do Rosji. Chyba do Rosji, bo to trochę łatwiej używać. Mhm. Ale możemy jeszcze sprawdzić pieczywo. No właśnie, bo oni są różne. I porównamy z tym. No jest zwyklejsze pieczywo chrobiące, może chcesz spróbować? No to też lepiej. Tak, dobrze, sprawdzimy. Mhm. Proszę. Mhm, nie, spoko. To jest dobre. To jest dobre. Mm. Ale to nie jest, nie, też nie jest to. Dobra, 1-1. Mhm, Rosja, Polska. Zostawimy tak, proszę? Tak. A ile było? Żołnierze biegają po lasie, właśnie gdzie jesteśmy. Po prostu cały czas tracą kalorię, ogromną ilość. Także wybierzemy śniadanie. Tak. A jak my ja mogę zrozumieć, co tu jest śniadanką? Na wybór. Chyba na wybór. Na ile ja rozumiałam, wszystko jest na wybór. Tak. Na przykład chcesz biegos z kiełbasą na śniadanie? Bardzo lubię biegos. To wybieramy biegos z kiełbasą na śniadanie. Jedyne co, musimy rozgrzać to w jakiś sposób. Ale ja mam kaszą. Kaszę masz... A, grzeczna. Grzeczna kasza. Nie grzeczna, nie za bardzo grzeczna. To tutaj nie za bardzo popularne, rzadko można znaleźć w sklepach. No ja, ale jest, ale rzadko. Jest, ale tak. Grzeczana. Grzeczana, kasza grzeczana, tak, racja. Jedyny no. Tylko tam kasza grzeczana bez wszystkiego, tylko kasza? Nie, z wołowiną. A, okej, okay, spoko. Tak. Ale przepraszam, mogę jeszcze postawić jeden do Polski przez to, że no to jest po prostu niepoważne. No, dobra. To jest Polska po prostu jeszcze. Masakra. Pokaż jeszcze to na Polska kamerę, plus proszę. Jeden, ale Rosja zobaczcie. To zrobi. A, tutaj tak, mamy. Opa. No to i jeszcze to. Opa. Nawet widelce nie mają. Tu i widelec, i mała łóżeczka, i duża łóżeczka. I no naprawdę, jedynka jeszcze do Polski. No po prostu brudne będzie łyżki. No i plus, zobacz, tu jest mała łóżeczka dla desertu. O, do deseru, rozumiesz? No, oczywiście, dla żołnierzy to bardzo ważne. Tak. Ale też, no to jest, jak powiedziałeś, też bardziej... gigieniczne, po prostu no bardzo tak, czyste tak, jest. No. Tak. Może być, popełniłam błąd, otwierając to. Ja nie wiem, teraz sprawdzimy. Paweł nie będzie otwierać. Ale, no, może być. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak coś, to następne nie będę też otwierać. Jeżeli to tak trzeba. Dobrze, to... Czy szybko to się zacznie podgrzewać, czy nie? Czy jak to... U ciebie bardzo szybko, nie? Jakoś tak... Okej. Okay. Dobra. Pali się. To ja szybciutko zostawiam tu. Będziemy mieć jedzenie. Ale my też wkrótce. W Rosji też ludzie mogą mieć jedzenie. Tak. Naprawdę dobrze jakieś... pachnie polskie jedzenie. No wiesz, o! Do tego się można przyzwyczaić. W Rosji tak zwykle jest po prostu. Kiedy Polacy jedzą bigos z kiełbaską, chyba żołnierze temu się uczą, żeby oni wiedzieli, jak to prawidłowo podgrzewać w sobie. Skąd my możemy wiedzieć? Także proszę bardzo, nie zostawiajcie bardzo smutnych komentarzy na ten temat. Próbujemy. Nie, zostawiajcie. Chyba zostawiajcie. Ja czytam wszystkie komentarze. Ja też. Także będziemy czytać, jacy jesteśmy o kurczę. Mądrzy. Nie, już jest ciepło. Tak? Jakie jest dobre. Ja też. Musisz to spróbować. Tak? Mhm. No co, masz bigos, tak? Tak. Poważnie jakby to był bigos, który kupiłam gdzieś na sterówce. No przepraszam, ale naprawdę. Naprawdę? Bardzo dobrze to smakuje, tak. Teraz jeszcze trochę się podgrze. Żołnierze mogę czuć sobie jak w domu, tak? No tak, jak w dobrej restauracji nawet. Dobrze. Ja prawie mam przygotowane dobre danie z restauracji polskiego. Bigosu po prostu jest bardzo smacznie. Ja bardzo... zaraz sprawdzę sobie tam mam. Tak, ale próbuj. Pachnie... Dobrze. Dobrze. Jakie to jest dobre. Aż chciało mi się gdzieś tam pójść z namiotem do armii po prostu i... Dobry pomysł. Co, dobre? Zimne? Dobra, ale zimno. Nie, naprawdę to smakuje. No, smaczne. Dobre? Próbuj moje. A zresztą mnie robi tam. Tak, to jest kiełbaska. Kiełbaska bardzo podobna. To jest dobre. Mhm. Mm. Też smakuje. To jest
jak przygotowała mama. Ja pamiętam, moja mama no, chyba coś takiego. Ja też pamiętam. Dobra. Ja myślę, że to specjalnie tak zrobione, żeby kiedy idziesz na wojnę, mhm. to zawsze jesz, pamiętasz mamą. No. Jesz tą kaszą, jak w dzieciństwie. Masz motywację, nie? No. Chcesz iść dalej. O kurczę, dzięki polskie. Mhm. Takie pytanko na przykład. Dzięki Bogu, że tego nie ma, a mhm. jeśli wojna, to pójdziesz? Ja jako sama w wojnie? Ciekawe no. pytanie. Ja myślałam, że ja poszłabym jako pielęgniarka na przykład. Mhm. Dla pomocy ludzi. Za kogo? Dobra, no jestem w Polsce, tak? Tak. Także wiadomo, że pomagałaby Polakom. No dobra. A ty? Ciekawi mnie. A co ja? Co byś robiłeś, jeżeli było proszę wojna? Proszę bardzo. No, tak, na pewno. Przedon. Tak? No. A za kogo? Kocham Polskę. Polska? No tak, ja, bo Polska jest bardziej wolnym krajem i tak chyba przyszłość w Polsce chyba ja widzę trochę łatwiej niż w Rosji. No i mieszkam w Polsce, tak, ja mam tutaj już wkrótce, mam nadzieję, że otrzymam obywatelstwo. Mam bigos. Czemu nie pójść na wojnę? No właśnie. Nie, to jest super. Ja nie wiem, nawet wydaje mi się, że dla człowieka, który to z dzieciństwa jadł, mnie to się bardzo, bardziej podoba. No przepraszam, no to tak bigos. Specjalnie zrobię. Ale dziwnie... Nie masz widelca. Nie, nie mam szklanki. Tak? Aha, to ty nie masz czego pić? No tak, ja nie widzę nic. Polska. Naprawdę? Plus. Jeden bal do Polski jeszcze. No to jest dziwne. A... Tu to wszystko tak zapakowane. No bo ja mam herbatkę, mam proszku jako Yupi. Mhm. Wszystko mam. A jak to pić, nie? Jak to wszystko zrobić, czego? Jeżeli nie masz tak... Słuchaj, mamy naprawdę dobry obiad. Albo śniadanie, tak na razie. Mhm. Masakra! Następny. To dobrze, to proszę, tam. Następnego. Dobrze, jakże ja następne wołowina w sousie własnym. Kurczę. Boże, jak to dobrze brzmi, naprawdę. Tak. Super. O, kurczę. Prawdziwe, normalne mięso. O, kurczę. O, tak jest lepiej. No. I to nam pokazuje, że trzeba pracować razem. Tak, w wojnie zawsze można zadzwonić do kogoś. Posłuchaj, ja tutaj nie mogę użyć swoją puszką. Po prostu nie pasuje. Nie mogę podnieść, tak że. Żołnierze z tej strony, no na pewno mamy takie same problemy. No. Co mamy z tym zrobić? Spróbujemy polskie? Tak, próbujemy. A co to jest? To jest kurczak. Pupety, tak? Tak, pupety z kurczaka w sousie. Ale chyba takie duże. Ogromne, o, tak. Trzeba to jakoś wyciągnąć. Ja nie ma takiej buzi. Kurczę, gigantyczne, patrz. Naprawdę. Ciekawie, jak oni smakują. O nie. Dobra. Z pierwszego razu to nie mogę to użyć. A ty możesz? Nie wiem. Dobry plus dla kobiety. Żeby móc tak. Zaraz użyć takie dużo rzeczy. To jest... To już nie bigos. Tak. Daleko. Nie, no tam jest kurczak, ale no. większość tam soje, a nie kurczaka. Tak, bardziej podobny na soję i jako nuggetsy, coś takiego. Mhm. Mi nie bardzo smakuje. Nie, nie podoba mi się w ogóle. Można nie jeść to do końca? Ja też nie chcę. Dobra? Trzeba to gdzieś wrzucić. Może ta podlewa. Ale porównamy z mięsem z fasolą, które już zaraz wybuchnie. Oj. Lepiej nie trzeba tego robić. Nie, zobacz, rosyjska bardzo się mocno pali jakimś dziwnym... Wydaje mi się, że Polska jest bardziej ekologiczna. Nie wiem oczywiście, ale tak mi się wydaje. Dużo smoku. Ja mam czekoladę do picia. Naprawdę? Czekoladę do picia. Nie, a ja mam herbatkę czarną. A, no to jeszcze z tym. Ja mam hydratonik, koncentrat napoju izotonicznego. Proszę bardzo, jeszcze proteiny. Masz coś takiego? Nie, nie mam. Zostawiamy plus do Polski za te rzeczy, nie? Napoje, najgorsze napoje w rosyjskim
najtańszy, nie? Taki najzwyklejszy. Zostawiamy jedynkę, jeśli dobrze. Bo oni nic nie piją. Mamy tylko kawką rozpuszczalną. Papier toaletowy. Ojejku. Jak Polacy dbają o swoich żołnierzy? Nawet papierkiem. Wiecie, to nie każdy o tym zadba. Plus, no tak. Nie? Plus nawet... do Polski idzie. To dobrze, plus to papier. Za w ogóle za napój. Jeszcze papier? Nie, to jest specjalny taki do chyba, wiesz, nie zjadłeś coś, to aha, możesz sobie zapakować. Dwa plus. Ja zostawiam, przepraszam bardzo. Masz cukierki? Ja mam ogromną liczbę cukierków. Nie, nie mam. Ja mam powidło. Zwykły Rosjanin. To za wszystko. Ale ja myślę, że trzeba dwa bala. Dwa plusy. No dobra, Polska tutaj wygrała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest herbata ze smakiem malinowym. Patrz. Co to w ogóle? Kurczę. Bardzo dziwne to jest. A u mnie wszystko w proszku. Nie ma. Teraz co ja mam zrobić? Klopsy. Klopsy. Tak. Klopsy z wołowiny. Tak. Mhm. Fasolka jest najgorsza. W ogóle. Ja bym nie chciała tego jeść. Ja próbować. I psam dawać. To nie jest dobre. Nie. To nie jest. To wiesz co? Tutaj mam masakrę z tym. Patrz, jak to wygląda w środku. No tak. Nie pięknie to wygląda. To jakiś błąd, bo tutaj... O! Nie, to nie herbata. To herbata, tak, napisane. Herbata w smaku malinowym, tak. To jest bardzo, bardzo chemiczne. A dlaczego tak dużo cukru? Żeby życie było bardziej słodkie. No dobrze, tak. Ja spróbuję tą dziwną herbatę, tutaj już która jest... gotowe. O, da. Która jest pół herbata, pół napój gazowany. Co? Przypomina mnie... napój? A, no spoko. Po prostu napój jakiś dziwny, jakiś kompot. Hmm. Bardzo chemiczny zapach mam. No, nie wiem. Nie, spoko. Spoko. Jeżeli ja nie myślałem masz sobie, pić, żeby będzie gorsze. Tak, ja też, żeby coś będzie bardzo chemiczne, niesmaczne. A i co to jest w ogóle? To jest wołowina w sousie własnym. Wygląda dziwnie, kawałek czegoś. Jako kamień. Jak to mamy zrobić? O, oderwałam. Ten sous własny chyba też trzeba zjeść, jeżeli jesteś głodny. No ja nie mogę nic z tym zrobić. Wiesz, mnie już nie smakuje. Tak? Mhm. Dobra, ja cię wierzę. A może być to nie musi być gorące, nie? Nie, chyba musi, bo to jest wołowiny, tam było dużo oleju, to znaczy oleju, a masła, nie oleju, tłuszczu tego zwierzęcego. I bardzo niesmaczne to jest jeść, wiesz, razem. Nie, spoko. Tak? No, to jako tuszonko było w dzieciństwie. Tak? W dzieciństwie mieliśmy. Nie wiem, mnie nie smakuje. A właśnie, jak oceniliśmy? Ale tak ciężko. No. Jak porównanie z czym? To? Z fasolą. Tak. Fasola była najgorsza, to lepiej. To zostawiamy jeść. Bo smaczne jest i tutaj masło. No i to naprawdę można zjeść. No tak, to można zjeść. Nie, to smaczne, smakuje. Na pewno to lepiej niż... No nie pokazuj to. Masakra. Nie, to 100%, że ta wołowina w sousie własnym z chlebem albo z chlebcem to jest w ogóle po prostu... Bo naprawdę. To jest sos, jest bardzo dobry, naprawdę. Ja widzę, że ty masz ogromną liczbę jeszcze jakieś... O kurczę. Co to jest u ciebie? Bo tego nie mam. Fasz kiełbasny. Spoko. Pasztet. Pasztet? Nie, no, to plus do Rosji, bo... Szpik. Co to jest? Szpik? Szpik to jako sało. Aaa, słonina? Słonina. Kawałki? Ragu. Ragu? To bardzo dobra rzecz. I ostatni. Te klopsy dziwne, tak? Ja frykadelki... Klopsy. Po rosyjsku. Ciekawie. No. Proszę bardzo. Wygląda to... Przygotowałem
frykadelki rosyjskie. Jaki zapach jest, mocny. No, wydaje mi się, że no, takie... patrz, co, jak to wygląda, jak to? No tak, ale co? Ilość większa, nie? To... No tak. To też tak, chyba takie no, kawałki mięsa, które trzeba po prostu... Tutaj zawsze potrzebuje nóż, tak na pewno zawsze. Pachnie jak konserwa z mięsa. Oj, z tego, z ryby. Możemy to porównać, że wcześniej było coś podobnego w polskim jedzonku. Tak. I jak to? Tak, mniej więcej tak samo jak tak? w polskim, tylko do tego dochodzi nam jeszcze tomaty, tak? Tam są pomidory, pomidorowy jakiś sos. No, ja nie czuję tak bardzo soju. Tak, to nie czuć, no. Naprawdę nie jest źle. Jest super. Tak. Dobre jest. No. Sprawdzimy, jak to smakuje. A ja to jeszcze chyba nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakaś kiełbasa, wiesz, która jest zapakowana w takie... Bo jest gorące już, naprawdę jest gorące. Wygląda jako sojowe coś. Sojowe mięso, nie? Wiecie? To jest kiełbasa. Kiełbasa tak, na to pewno? Jest kiełbasa. Jako szynka? Spróbuj, szynka. To jest ta prawdziwa szynka. No, mnie smakuje, jako, że to jest szynka. To jest smaczne. Szynka. Tak, to jest dobre, naprawdę. A, no to można używać z chlebem? Tak. Jak pasztet nawet, bo jest tam taka no, konsystencja. Tak. Jest ciekawa, że możesz nasmarować sobie spokojnie na ten chleb, to pieczywo. Bardzo podoba mi się. Tutaj jest mazło często rosyjskie jedzenie. Z tych dwóch dań, tak? Tak, tak, tak. Bo na pewno tutaj ja czuję mięso. Ale tutaj coś takiego, jakaś taka mieszanka szynki z soją. No tak. Coś takiego. Czuć, że tam jest taka soja, ale jest dobra. No, nie jest źle. Napoje chyba... Dobrze, że oni są, tak? Zostawimy jeden w napojach. No. A tu wygrywa... Napoje. Biologicznie aktywna dobawka k piście. A, jedną mamy. I co to jest, ciekawe? Jakiś ekstazji? Na pewno to nie wygląda, że to coś dobrego no. może być. Ciekawe, chyba, jak się będziesz czuć po tym. Może spróbujesz? Na pewno. Poważnie będziesz próbował? Sakra. A. Поливитаминный минеральный комплекс. А, окей, все хорошо. Мам, надеюсь, что ничего не станет. Моя наша страна, большая воля и... Тагил! Что Россия делает с людьми? Шанс до финала. Десеры. Ostatnie, co mamy spróbować dzisiaj, to desery. Desery. Masz czekoladę? Mam czekoladę. Ja też mam. Ale masz dwa. Czemu? Jeszcze taki batonik. Mam jeszcze taki batonik. A to twój batonik, czy mój? Twój. To mój batonik. Mam jeszcze taki batonik. Mam miód jeszcze. Mam jeszcze owoce suszone. A ja mam powidło. Wiesz co? No to oczywiście dobrze, że masz powidło. Ja mam powidło. Powidło. Szliwkowe. Ale jabłkowe. Aha, okej. Okay. Jabłkowe ja nie mam. Szliwkowe to nie jest powidło. Jeszcze ja mam cukierki. Ogromna liczba cukierek. Kurwa. O, ile cukierek mam. Patrz. Dlaczego tak dużo słodyczy? No to no, Polacy ja lubią słodycze. Cukier. Biały cukier. Biały cukier. Nie, no... Jak widzimy... Ty masz jeszcze czekoladę. A, jeszcze czekoladę mam, tak. Co to jest? To jest herbata, to już napoje. Już. Jak widzimy, na razie no, to wygrywa Polska, tak? No to nieprawidłowo, tak. Ja mam całą płytkę czekolady, która jest 100 gram. A ty? A ja mam powidło. Pachnie dobrze. Takie ty dobre... też, tak samo. Tak, dobra czekolada. W twojej czekoladzie... Tak, to jest jak kawałek tej czekolady. Tylko. 2, 3, 4 czekolady. Tak, dobra, próbuję. I z tym, że ogromna liczba... jest super. Tak? Jest super. Masz. To. Nie, to jest naprawdę super. To tak samo. No nie
więcej. Chyba to samo. Ja mam puree jabłkowe. To nie powidło, proszę nie pomylić, bo to jest powidło. Spoko. A to jabłkowe. Masz puree. Dzięki. To znaczy, Paweł ma puree. To jest bardzo, bardzo, wiecie, niezwykłe, bo w Polsce takiego nie spotkamy. To jest bardziej na dziecięce puree podobne. Tak. Jeśli jakiś żołnierz mają swoje dziecko, to może zaraz dać go. No dać właśnie. No. A on zawsze bierze ze sobą dzieci na wojnę na przykład, albo gdzie tam. Bo wojnę. O, smakuje mi bardzo. No. A ja mam, ja mam mieszankę owoców suszonych. Dobra. Teraz ja po prostu spróbuję twoje. Spróbuj to. To jest dziecięce puree. No i tak świeże jako, nie? Patrz. No. Jako chipsy. Kurczę. No. Jako chipsy z owoców suszonych. Też powidło. No to jest puree. A nie, to jest dobre. To też, no kurczę. To jest super. Na pewno. No już jak widać, że Polska wygrywa w sensie desertu. Tak, no bo ich bo większe. Mamy tylko powidło i jeszcze powidło, które jeszcze nazywają jeszcze czekoladą. No czekoladę już porównaliśmy. No. Ale nie zauważyli my to, że Rosjanie mają dużo jedzenia. Nie, no chyba zostawiliśmy plus do tego. Tak, tak, tak. No. Bo po prostu Rosjanie nie lubią cukierki. Oni lubią pasztety, serki i wszystkie takie kiełbaski. Inne rzeczy. Takie rzeczy. Nie masz miodu, tak? W ukraińskim nie mam, no nie mam, no kurczę, no co ja mam zrobić? No wiesz, jesteśmy w lasie. Możesz znaleźć gdzieś to. Ja mam powidło, to tyle. Nie. No co ja mam zrobić? Biedny. Paweł już pokazał, ale nie na kamerę. Ale no polskie chusteczki, suche. Są po prostu... Tak. Wiecie. Jak jedzą wszystkie żołnierze. No nie, chcę zakryzować Polskę oczywiście. Ale wiecie, bardzo wygodnie. Może cały ten plaż po prostu powycierać. Jeszcze można umyć się po prostu. Jeszcze umyć przyjaciela. Tak, jeszcze umyć przyjaciela. Jesteś dziwnym przyjacielem. Na pewno. Także Polacy pomyśleli i jeszcze nawet, jeżeli masz dużo przyjacieli, można podzielić się. Thank you very much. I po prostu czuć się świetnie. No co? Bonus. Yes. Co tam? Ragu z warzyw. Farsz kiełbasowy. Okay. Jak to może być? Może coś takiego, co próbowaliśmy z... Jako mięso, jak kiełbasy też. No chyba tylko też. Tylko w takich farszach zrobione. Pasztet? Pasztet? Pasztet. Czyli to jest? Ale to... A, pasztet. Po prostu z wątróbki. Wołowina. Pomyliłem. Wołowina. To wszystko wołowina. Nie, nie. Nie? Nie, spróbuj to. Nie. Nie. Nie, 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 nie. Chyba to jest może na gorąco, ja nie wiem. Tak, 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 na gorąco chyba. Nie. Ja wrócę. Wróć to. Tak. Da. Na początku jedliśmy czekoladę, takie piękne rzeczy. I teraz już... Nie, no może jeżeli jesteś bardzo, bardzo głodny... Na szczęście mam powidło. A ja czekoladę. O kurczę. Tak, próbujemy to rosyjski ser. A ja nie pamiętam, tutaj w Polsce nie ma nic takiego podobnego. Są, ale są? Chyba nie w pudełkach. Oni są takie, wiesz, jako Hochland, tak, prezydent. Tak, tak, coś takiego. Ale my jemy to od dzieciństwa. Nie wiem, chyba w Polsce to było, nie? Było. Jako ser drużba, tam coś takiego. Nie wiem, tego nie wiem. Napiszcie, czy byli takie serki rosyjskie. Ludzie, ale... którzy mają tam 40-50 lat, to muszę pamiętać chyba coś takiego, bo w Związku Radzieckim to bardzo popularne było. No. Produkt. Nawet teraz, ja w domu, kiedy mieszkałam, zawsze mieliśmy w domu takie coś. A to jest dobre. Poważnie, no to tak, jest dobre. Tak, smacznie. Smakuje, no. No jest też tłusty, to jest ser z herbatką, jakąś słodką, zimą. Jest super. Super, na pewno. No a te dodatki to oczywiście plus, jako przekąski, tak? Bo
Oni też no, ważą 100 z czymś gramów. Tak. Ich jest dużo. Ragu, pasztet, farsz. Tak, rosyjski żołnierz będzie trochę dużo, będzie mieli trochę więcej jedzenia. Mhm. Takiego niesłodkiego, tak? Tak, pasztet. Tak. Z wątroby. A nie, to jest farsz kolbasny. I... No cóż. Wygląda na to, że to ma taki sam smak. To, zapach co, ma taki sam. Od czego będziesz miałeś wymioty? To jest dobre? Super, tak. No kurczę. Mama robiła takie. Tak, konserwowany, nie? No. Bardzo dobre. Kurczę. Tam są cukinie, no. Prawdopodobnie pomidory, tak. Cebulka, marchewka. Naprawdę jest dobre. A to co jest? Może. Mam nadzieję, że. Nie. Nie, to spoko. Nie się nie podoba. Nie ma takiej tłustości. No tłustości nie ma, ale ten smak taki. Coś było takiego podobnego w polskim zestawie. Chyba ta, taka kiełbaska dała. No tak. Musi być chyba takie normalne. Tak, normalny pasztet. Dobry pasztet, tak. Lepiej go używać z chlebem. Bardzo dobry. Taki normalny pasztet, który zjecie z każdego sklepu. No tak. O, czuję, jakbym zjadłam z 5 kilo jedzenia. No tak. Ale wiesz, ludzie zwykle tak jedzą, kiedy bardzo dużo ćwiczą. Ale chyba tutaj gdzieś na świecie teraz chodzi dwa głodnych żołnierzy. Zabraliśmy. I mówię, że gdzie nasze jedzonko, kurczę. Przepraszamy bardzo. No cóż, no co ja mogę powiedzieć? Jeżeli tak głównie, całkowicie oceniając, no co? Którą wybrałeś? Ja by wybrałem by na pewno chyba polski zestaw. Ja też. I poszedłem do rosyjskiej armii. Genialnie. Żeby pokazać, jak muszę robić zestawy dla żołnierzy. Na pewno. Całkowicie się zgadzam. Oczywiście były jakieś plusy, które bym dodała do polskiej racji żywnościowej, ale no nie tak, żeby pouczyć, tak? Lepiej by pokazać by na no odwrót. Tak. Także no, chyba wybraliśmy polską. Napiszcie, co wybraliście wy, tak? Bo no też tak. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście, jeżeli chcecie to spróbować, to możecie sobie zamówić. Albo może być komuś ciekawe porównać z jakimś innym krajem. Tak. Może być jakieś napiszcie, armii innych krajów. Będzie wam ciekawy. No, może co tam jedzą. Afryka. No, ciekawe na pewno, no. Co oni tam, to po prostu otworzy się tam banany, woda. Naprawdę, i woda. O sakra, to jest bardzo zły żart. I kłamówkę z wodą, o to sakra. Wszystko co mamy. Nie, to był taki czarny. Czarny, no na pewno, tak. Na pewno to był czarny żart, tak. And all lives matter. Yeah. Okej. Okay. Napiszcie naprawdę w komentarzu, jak uważacie, co jeszcze trzeba spróbować, porównywać, może nie wiem, jakieś golandzkie racje żywnościowe, może oni tam mają przykład do Polski, co jeszcze trzeba pokazać, tak, albo chińskie, albo amerykańskie. Właśnie amerykańskie to bardzo ciekawe. Znajdziesz jakieś Chińczyka tutaj, będziesz jadł z tobą. No oczywiście. Tak. To dużo Chińczyków. To patrzcie, w ogóle wszystkich dużo jest. No tak. Wszyscy przyjeżdżają. Tylko nie muzułmanie. Nie puszczałem. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Oceniajcie sami, jak uważacie, co jest lepsze, gdzie jest lepsze i tak dalej. My z Pawłem jednoznacznie... Najadliśmy. Tak. 100%. Już nie chcę więcej jeść i nie wiem, czy jak to dojeść wszystko. Także jeszcze raz dziękujemy. Zostawiajcie komentarze, zostawiajcie poluszeczki. Albo tak. Wchodzicie do kanału też Pawła. Tam dużo fajnych, ciekawych filmików. Zapraszamy. No i do zobaczenia do następnego filma. Do zobaczenia. Pa! Pa.